Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda Forte Mare. Forte Mare w Czarnogórze w Herceg-Novi. Jest to atrakcja za, jak pamiętam, 2 euro dla dorosłej osoby, dla dzieci jest gratis. Dużo tu nie ma, co prawda. To jest ta dolna część starego miasta w Czarnogórze w Herceg-Novi. I to jest ogólnie taka tutaj budowla, gdzie tylko wejdziemy sobie, popodziwiamy widoki i nie ma tu za bardzo jakichś takich przejść tajemnych czy czegoś takiego, ale ogólnie myślę, że warto także zwiedzić, więc zobaczcie sobie, jak to wygląda. Stąd tutaj widać tą górną część, czyli taką troszeczkę większą atrakcję starego miasta. Ten ogólnie tutaj obszar to jest stare miasto w Herceg-Novi. No i obydwie atrakcje można sobie zaliczyć. Przechodząc tutaj pomiędzy tymi uliczkami, jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tu zobaczcie sobie jeszcze widok z tej strony. Tutaj się schodzi i tam jest wyjście, więc tutaj za dużo jakby do zwiedzania nie ma. O, jak widzicie, tam na skałce jakiś gościu sobie siedzi, dopłynął sobie i wszedł. Tutaj można kupić atrakcje ręcznie wykonywane. Ogólnie Herceg-Novi jest naprawdę ładną atrakcją. Sami zresztą możecie sobie zobaczyć. Nie tylko turystyczną, żeby się poopalać, ale właśnie i coś jeszcze delikatnie pozwiedzać, żeby zrobić naprawdę bardzo fajne fotki także. No i jak sami widzicie, to było na tyle. Ogólnie można sobie teraz już zejść tutaj na dół. I ta atrakcja wiele nam nie pokaże. Tutaj możemy sobie pójść dalej do innej części starego miasta. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. I tutaj na końcu jest wyjście. Tu jest jeszcze w sumie w podziemiach takie wejście w cenie biletu. O czym wcześniej nie wiedziałem, ale już tam wchodzimy. Takie z zaskoczenia. Więc idziemy zobaczyć, co tam jest. O, sorry, schodki. I tutaj jeszcze coś jest. Ale tu nic nie ma. Tam też nic nie ma. Ok, jest jeszcze jakieś zejście tutaj na dół. Czego na pierwszy rzut oka nie widać. Stromo.